Okej, okay, witajcie po raz kolejny na kanale. Nikt nie spodziewał się korzuszka drugi dzień z rzędu, ale sytuacja jest wyjątkowa. Nagrywam te specjalne kroniki dlatego, że muszę się pochwalić. I wychodząc z takiego założenia, że jak sam się nie pochwalę, to pewnie nikt mnie nie pochwali, bo ludzie nie zauważą tego, że okazałem się mądry. Nie tylko okazałem się mądry. Okazałem się bardzo mądry i przewidujący. I być może nawet okazało się, że Donald Trump. Może ma jakiegoś tłumacza z języka polskiego, ogląda moje filmiki. W każdym razie chodzi o to, dwie rzeczy kluczowe e, zmieniły się od czasu, kiedy nagrywałem film dla, mówiący o zarzutach Trumpa w związku z tajnymi dokumentami e, w Maralago. I o tym, że Trump mówił, że w w pudłach z dokumentami trzymał swoje spodnie. Pierwsza rzecz, która się zmieniła, to to, że to nagranie, które znaliśmy tylko z transkrypcji, wyciekło do mediów w formie audio. Dwa fragmenty tego nagrania możemy sobie teraz posłuchać. Więc to nagranie dla przypomnienia jest problemem dla Trumpa, bo po pierwsze mówi na tym nagraniu, że te dokumenty mógł odtajnić, gdy był prezydentem, ale ich nie odtajnił, więc to ciągle jest super tajne. A drugi podstawowy problem jest taki, że skoro te materiały są tajne, a konkretnie chodzi o plan inwazji na Iran, który Trumpowi miał dostarczyć generał, e, czyli szef połączonych szefów sztabów Mark Milley, ciągle sprawujący to stanowisko dzisiaj... E, że pokazuje ten tajny i istotny niezwykle dokument, dokument, którego, który wrogowie, Amerycy, Ameryki, bardzo chętnie by zobaczyli na własne oczy i byłoby to pewnie warte, sporo pieniędzy dla nich, że pokazuje osobom postronnym, które nie mają autoryzacji. Dlaczego jestem mądry? Bo to jest rzecz kluczowa, to jest druga rzecz, która się okazała. W tym filmiku, który ma już. No, 21 czerwca był opublikowany, wcześniej go nawet trochę nagrywałem. Mówiłem, że najlepsza obrona dla Trumpa Byłaby mniej więcej taka, posłuchajcie. Ja jestem po prostu takim gawędziarzem, chciałem zaimponować kolegom, to był taki żart. I tak samo Trump powie, tam nie było żadnych planów ataku Iranu, tak jak mówi w tym wywiadzie. To były jakieś gazety, ludzie są głupi. Nie, ludzie są głupsi niż się wszystkim wydaje. Ja im machnąłem magazynem Vogue przed oczami, a oni myśleli, że to są jakieś tajne analizy Pentagonu. No więc ja to nazwałem strategią na gawędziarza. Czyli że Trump mówi, ja lubię się popisywać, lubię imponować ludziom. Lubię, żeby oni myśleli, że ja jestem ważny, dlatego pokazywałem im jakieś papiery, a oni głupi myśleli, że to są plany inwazji na Irak, a tak naprawdę to była kopia magazynu Wędkuj z Donaldem, czy cokolwiek w tym stylu. Ale ja to powiedziałem. Powiedziałem też, że to byłaby najlepsza tak naprawdę z punktu prawnego strategia, ale wizerunkowo mogłaby być dla Trumpa problematyczna, dlatego zastanawiałem się, czy po nią sięgnie, no bo ona pokazuje go jako osobę, no po pierwsze próżną, no ale to akurat wszyscy wiedzą, że Trump jest próżny i może nawet on sam o tym wie i sam przed, przed sobą to przyznaje, no ale pokazuje jako osobę, która żeby zaimponować komuś, kto nie jest zbyt ważny, opowiada historię z prezydentury, których może nie powinno się e, opowiadać, a przy okazji udaje, że ma tajne dokumenty, których w rzeczywistości nie ma. W każdym razie, co mówi dzisiaj Trump? No mówi mniej więcej dokładnie to, co ja powiedziałem. To była brawura, posłuchajcie. If you want to know the truth, it was. To Trump powiedział dziennikarce telewizji ABC. Nie mamy nagrania, bo rozumiem, że to była rozmowa gdzieś na jakimś tam marginesie, tak mi się przynajmniej wydaje. No ale istotne jest to. Trump mówi, że to była brawura i to nie były dokumenty. I kilka wniosków można z tego wyciągnąć. Pierwszy wniosek jest taki, że Trump, ponieważ sięgnął po tę strategię, która nie stawia go, tak jak powiedzieliśmy, w najlepszym świetle. Poważnie traktuje te zarzuty i wcale nie jest tak, jak mówi na tych wiecach, że oni chcą go dopaść i on każdy z tych zarzutów czy z różnych spraw, które przeciwko niemu są wytaczane, traktuje jako taką odznakę szlachetności, no bo skoro jego ścigają ci nieszlachetni ludzie, no to znaczy, że on jest szlachetny. Wydaje się, że to rzeczywiście może być dla niego problem. Czy dla jego wyborców może to być problem? Wydaje mi się, że dla części też. No bo to jak, tak jak powiedziałem, tu chodzi o to, że to są jednak republikanie tradycyjnie, przynajmniej ich spora część, no mają poważny raczej stosunek do sekretów państwowych, no ale też do bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, tak? To pamiętajmy, że wszystkie te tak zwane, szczególnie w latach na przykład wojny w Wietnamie, ci tzw. tak zwani whistleblowerzy, Daniel Ellsberg, który niedawno umarł, ci, którzy, którzy ujawniają tajemnice państwowe, często byli w środowiskach i wśród wyborców republikanów uznawani za zdrajców, no bo to dawało przeciwnikom naszego kraju możliwość zajrzenia w te sekrety. Jeżeli tak traktuje sekrety państwowe Trump, no to dla części przynajmniej republikanów to może być niezbyt korzystne. Więc Trump wydaje się, że poważnie traktuje te zarzuty i to i dlatego się po tę strategię. I drugi wniosek jest taki, że chyba razem z tym jego tłumaczeniem w pewnym sensie bezzasadna staje się ta strategia, którą ciągle doradzają Trumpowi najwięksi fanatycy, którzy mówią: Ty byłeś prezydentem, ty nie musiałeś się nikomu tłumaczyć, ty byłeś super ważny, mogłeś wszystko odtajnić, tak? Więc Dlaczego jedna rzecz wyklucza do pewnego stopnia drugą? No, dlatego, że jeśli to było wszystko odtajnione, to Trump nie musiałby mówić, że tego dokumentu tam nie było, bo byłby to dokument jawny, który można pokazać każdemu i nie musi tego nawet robić były prezydent. Może to zrobić każdy, bo jest to informacja publiczna, bo odtajniona. I w tym sensie wydaje się, że to odtajnienie może zostać porzucone, chociaż oczywiście nie można niczego wykluczać w przypadku Trumpa. On może dwie, jak mówił Francis Scott Fitzgerald, że świ świadectwem wielkiej umysłowości jest umiejętność utrzymywania dwóch sprzecznych ze sobą myśli jednocześnie w swoim umyśle. Na pewno Trump taką umiejętność posiada. Trzeci wniosek. Jest tak oprócz tego wniosku, że ja jestem mądry, jest taki ogólny, to znaczy, że osiągamy, rzeczywiście zbliżamy się w Stanach Zjednoczonych do ideału. Współczesnej, postpolitycznej demokracji, bo jednak jak to politologicznie e, sklasyfikować, ale chodzi o to, ten proces zaczął się być może w 2016 roku, być może dużo wcześniej, ale w 2016 roku zdecydowanie się nasilił. To znaczy, że obydwie strony politycznego sporu przestały traktować drugą stronę jako pełnoprawnego uczestnika w ogóle tej rozgrywki. To znaczy, nie uważają, że przeciwnika trzeba tylko pokonać w wyborach, ale że w ogóle należy go wykluczyć z polityki. Tak jak robią, to w pewnym sensie demokraci w przypadku Trumpa, to znaczy szukają różnych haków na niego w 70, może nawet bym powiedział, 85% przypadków zupełnie bezzasadnych, albo tak jak w przypadku tego incydentu w Maralago czy sprawy z Mar-a-Lago, całkiem zasadnych bym powiedział, tak? To znaczy, to jest, to jest poważny problem. E z drugiej strony oczywiście yy, republikanie mówią, że Hillary Clinton była oszustką już w 2016 roku, że ją należy wsadzić do więzienia, a nie głosować na nią i tak dalej, że Clintonowie oczywiście kradli. No i teraz z drugiej strony mamy narrację o Hunterze Bidenie, o tym jak Biden wykorzystuje aparat sprawiedliwości, żeby Huntera chronić. Zresztą jak ktoś chce więcej się na ten temat dowiedzieć, to polecam wczorajszy filmik. Więc Odmawiamy legitymacji przeciwnikowi do w ogóle uczestnictwa w tej rozgrywce. Należy go wykluczyć z przestrzeni publicznej, należy go najlepiej zamknąć w więzieniu. I w tym sensie mówię, że ten ideał, znaczy ta, 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 te, ten, ten sposób poprawiania, postrzegania polityki, że nasz przeciwnik nie jest tylko kimś, kto się z nami nie zgadza, ale jest kimś, kto jest moralnie zły, tak? a być może nawet bardzo zły, zepsuty, skorumpowany i tak dalej. Prawie, że osiąga, że tak powiem, swoje najwyższe stadium rozwoju dzisiaj w Stanach Zjednoczonych, bo, tak uczciwie mówiąc, to obydwie strony mają dużo racji. To znaczy, jak demokraci mówią, że Trump popełnił te wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu narodowemu i jest niepoważnym człowiekiem, to ja się w sumie z nimi zgadzam. Jak e, e, republikanie mówią, że Joe Biden po pierwsze jest trochę stary, a po drugie chroni swojego syna cały czas ten syn, który no, dokonywał. No, Albo balansujących, albo będących wprost korupcją. Już nie, 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 nie używajmy eufemizmów działań, w których handlował bezpośrednio wpływami swojego ojca. I Joe Biden nie tylko nigdy tego nie potępił, ale mówi, że kocha swojego syna, i jeszcze ten syn jest zapraszany na kluczowe imprezy. Chwilę po tym, jak zawarł ugodę z prokuraturą, czyli no de facto jest skazany przestępcą, chociaż nie za przestępstwo, tylko za wykrocze czy misdemeanor po angielsku. I znowu, jak republikanie mówią, że to powinno wykluczyć Joe Bidena, to ja też się z nimi w sumie zgadzam. Więc właściwie obydwie strony mogą być zadowolone bo w ich argumentach jest sporo racji. Zresztą e, absurd, znaczy absurd, e, sprzężenie tych dwóch rzeczy jest widoczne w amerykańskich mediach. Jak się mówi o na przykład o Trumpie, e, takie, prawda, są newsy, to, czyli taki trzyminutowy klip na przykład puszczany w ABC albo w CNN i mówią, że Donald Trump tłumaczy teraz to i tak, zostało upublicznione nagranie i tak, dalej, i, tak dalej. i potem druga część tego materiału mówi o tym, ale republikanie wolą się skupiać na Joe Bidenie i problemach, które ma jego syn Bla, 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 bla. Czyli innymi słowy, dla każdego coś miłego, każdy w rzeczywistości politycznej znajduje potwierdzenie swoich wcześniejszych przypuszczeń, że ta druga strona jest kompletnie zepsuta. Ale chociaż wszyscy są zadowoleni, to jednocześnie mamy taką absurdalną sytuację, że nikt nie będzie zadowolony, a przynajmniej na pewno większość Amerykanów nie będzie zadowolona, bo. Jeśli rzeczywiście to będzie starcie, a mi się ciągle wydaje mimo wszystko, że to będzie starcie, bo nikt nie jest, nie jest w stanie tej kuli śnieżnej powstrzymać, że to będzie starcie Trump-Biden w 2022 roku, to to będzie na sterydach powtórka 2016 roku, czyli, czyli to jest nie wyścig na szczyt, tylko wyścig to... Ostatni dotknie dna, jeżeli chodzi o swoją niepopularność wśród amerykańskiego społeczeństwa. Joe Biden jest w niskich trzydziestkach, jeżeli chodzi o y, popularność jako prezydenta. E, to, to jest istotny spadek, bo na początku swojej prezydentury miał ponad 50% poparcia. Donald Trump nigdy nie miał ponad 50% poparcia i zawsze miał olbrzymi ne ne elektorat negatywny. I tak naprawdę jego wielkich zwolenników jest nawet trochę mniej niż tych, którzy popierają zdecydowanie Joe Bidena. Więc. Mamy wyścig te, o to, kto jest mniej nielubiany przez Amerykanów. Na pewno żaden z tych kandydatów dla większości Amerykanów nie oznacza jakiegoś czegoś inspirującego, jakiejś nadziei na nową epokę. Nie jest jakimś takim prezydentem transformacyjnym i większość tych, którzy na nich zagłosuje, zagłosuje właśnie z takich motywacji, że chce powstrzymać tą złą stronę, która powinna zostać wykluczona z amerykańskiej polityki. Chcę powstrzymać, żeby oni nie mieli e, albo dalej władzy, albo żeby oni nie mieli e, znowu władzy. Na tym kończymy dzisiaj. Przy okazji, jeśli macie ochotę podzielić się uwagami na temat tej nowej formuły, ja przyznaję, że mnóstwo pracy w to wkładam, ale no, pokora wymaga tego, że czasem się wkłada dużo pracy, czasem się wkłada mało pracy, a i tak wszystko zależy od tego, czy to się podoba, czy się nie podoba widzą. Więc jakie macie uwagi, to możecie je wyrażać także pod tym filmem, jestem ich bardzo ciekawy. Szukam cały czas formuły, która będzie idealna dla tego kanału. Nie chcę, żeby to był tylko szwęki montaż. Czasem tak się pewnie będzie zdarzało, no dlatego, że się po prostu poszukuje. Dobrze, do zobaczenia następnym razem. Pozdrawiam serdecznie.